Głównym celem naszej wyprawy jest Fushanghai. To 225-metrowy drobnicowiec, który przewoził 66 tysięcy ton nawozów sztucznych z Łotwy do Chin. Był piękny majowy dzień 2003 roku, gdy na wysokości Borholmu znalazł się na kursie kolizyjnym ze znacznie mniejszym polskim kontenerowcem Gdynia. Brak kontaktu pomiędzy obiema jednostkami, a właściwie brak odpowiedzi z polskiego kontenerowca i seria błędnych lub spóźnionych decyzji powoduje, iż Gdynia wbija się pod kątem 90 stopni w burtę Fushanghaja. Wielki masowiec powoli tonie, od czasu do czasu wystrzeliwując na wysokość ponad 70 metrów chmury eksplodujących nawozów sztucznych. Po niespełna 9 godzinach Fushanghaj opada na dno, które w tym miejscu znajduje się na 70 metrach. Pogoda typowo bałtycka, raz słonecznie i bezwiecznie, a raz pochmurno i metrowe fale. W tych zmiennych warunkach docieramy na pozycję, gdzie 12 lat wcześniej zakończył swój ostatni rejs popularny Chińczyk. Wrak jest przeznaczony raczej dla nurków technicznych. Rozciąga się pomiędzy 30 a 70 metrem, stojąc idealnie na stępce. Jako pierwsza schodzi ekipa mająca za zadanie wykonanie dokumentacji filmowej. Na dole zastajemy idealne warunki. Brak prądu i dobra widoczność. Zostawiamy nieopodal liny opustowej nasze butle dekompresyjne i udajemy się w kierunku nadbudówek. Pływam na mostek kapitański, kierując się od razu w kierunku klatki schodowej. Mijam pomieszczenia techniczne z instrumentami nawigacyjnymi i akumulatorowymi. Na wprost widzę dwie toalety. Tuż za nimi znajduje się pomieszczenie radiooperatora i radiooficera. Bezpośrednio z pomieszczeń radiooperacyjnych wpływam na mostek i zataczając pełne koło wracam do klatki schodowej.
Spływam klatką na niższy poziom, gdzie znajdują się pokój dzienny kapitana, sypialnia pierwszego oficera i pokój dzienny pierwszego oficera. Na kolejnym poziomie znajdują się m.in. kajuty pozostałych trzech oficerów, gabinet lekarski i pokój szefa kuchni.
Na tym poziomie kończę penetrację, zostawiając kolejne poziomy na następne nurkowanie. Wracam po butle z gazami Dego, wymieniam pozdrowienia z ekipą i wracam na powierzchnię.